Witam, witam, gwintowników po przerwie. Wróciłem już do nagrywania, ogarniam teraz materiały z Gamescomu, ale w międzyczasie zagramy w gwinta, bo dzisiaj ważne informacje dotyczące wojny krwi. Wojna krwi od teraz, jak dobrze wiecie, będzie samodzielnym tworem. Nie będziemy potrzebować gwinta, jeśli ktoś chce zagrać właśnie w Thronebreakera. Mamy taki nowy jakby arcik, całe logo i zajawkę tego Thronebreakera, czy Wojny Krwi, jak chcecie, tak można mówić. Jest to też o podtytule The Witcher Tales, także myślę, że kolejne części jak najbardziej się pojawią, ale najpierw trzeba wydać tą samodzielną jakby grę RPG z elementami gwinta. Mamy nowe informacje przedstawione, one były na podsumowaniu jakby spółkowym, podsumowaniu finansowym Redów, także no zobaczmy co tu mamy. Ja tutaj opieram się na informacjach na Gwint24, też oglądałem na bieżąco ten live, więc wiem co trawi piszczy. Wojna krwi będzie grą RPG, nie karcianką, będzie oddzielną grą, gracze nie będą musieli instalować Gwinta, aby w nią zagrać. Na wydarzenia w grze będzie wpływać wynik potyczek z gwinta z NPC-tami, oczywiście. Ponad 30 godzin rozgrywki. Wojna krwi zostanie wydana równolegle z Homecomingiem i będzie dostępna tylko na platformy, na których już działa gwint. Oczywiście. Gry Gwint i Cyberpunk 2077 są tworzone przez zupełnie inne zespoły, więc tutaj spokojnie można wyrobić z całym projektem. Nie będzie możliwe, aby zakupić Wojnę Krwi za walutę w gwincie. Będą to oddzielne programy. I nasze konto w gwincie będzie połączone z Wojną Krwi, jeśli takowe posiadamy. A jeśli nie, to nie będziemy musieli zakładać konta w gwincie, aby zagrać w Wojnę Krwi. Więc to będzie osobna gra Wojna Krwi Wiedźmińskie Opowieści, można tak powiedzieć. No i premiera nadal planowana na czwarty kwartał 2018. Ale no, jak widzicie, projekt tak się aż rozrósł, że będzie wydawany jako osobna gra. Co o tym myślicie? Co o tym myślicie? Napiszcie, bo to jest ciekawe. Czy osoby grające w Gwinta będą grały w Thronebreakera, czy w ogóle odpuszczą? Ale myślę, że przyjdzie też sporo osób, które będą grały tylko w tą kampanię, a nie będą grały w tego Gwinta online, żeby zobaczyć tą fabułkę i tak dalej, bo to jest bardziej tego typu gra nastawiona na RPG. Więc no ciekawie, jestem tutaj zaskoczony, chociaż były już takie przecieki, ale teraz jest to potwierdzone i bardzo czekam. Oczywiście zagramy od razu, jak tylko wyjdzie ta kampania czy osobna gra, jak zwał tak zwał. No i cóż, bardzo się cieszę, że to w tym roku już wyjdzie. A my tutaj po 2 tygodniach, no dobry tydzień nie grałem. Dobry tydzień był Gamescom, był nasz przefantastyczny zlot fanów Gwinta i Wiedźmina. Kto był, napiszcie w komentarzu. Sprawdźcie na grupie, co się działo. Postaramy się też zmontować vlog czy całą relację z tego. Naprawdę było świetnie, dzięki wszystkim, którzy byli, dzięki za świetną atmosferę, za kulturę i super było was poznać. Do zobaczenia za rok oczywiście. To do wszystkich, którzy byli na zlocie, zapraszamy następnym razem, ale naprawdę było super jak na pierwszy tego typu większy event. To był ten, wie, co szykujemy następnym razem. A teraz trzeba zagrać, bo jest 1048. Tego GM-a nawet nie dobijałem, bo kompletnie nie grałem w Gwinta, no. Działo się bardzo dużo. I dodatkowo jeszcze mamy, widziałem pojedynek frakcji. O, tutaj mamy talię z naszego turnieju online. No sporo tego. Ale ja bym musiał sobie alchemię odpalić, nie? Żeby tego GM-a wbić. I teraz pojedynek alchemii z GS-ami. Pojedynku frakcji. Ja jeszcze muszę się zorientować, czy ja mam
Tą rameczkę z Kaligę. Jeśli nie, no to z Kaligę biorę. Nie, nie mam z Kaligę, nie? Nie, mam tylko tytuł. Ja mam tylko tytuł, mam wszystkie tytuły. Więc bierzemy z Kaligę. Zobaczymy, czy w ogóle będę tym grał, ale... Dla Nilfgaardu już grałem nieraz. I nadal zagram. Ale po prostu, jeśli będzie chwila, no to wbiję sobie tą ramkę z Kaligę. No i gramy dwa mecze do GM-a. Może się uda, może się uda. A jak tam Cyberpunk u was? Wreszcie ten gameplay. Myślę, że dzisiaj relacja też z Gamescomu ze stoiska jest już na kanale. Więc też zajrzyjcie. Było świetnie. O, to jest nieźle. To jest całkiem nieźle. Że my zaczynamy. Zaczynamy z tego. Giesiki. No to zbijamy giesiki. Raz mój miecz ściął trzy głowy za jednym ciosem. Dobra, dostęp mamy do dwóch. Masz serce. Teraz gramy oczywiście Kalwejta. Wybaczę ci tym razem. Dostęp mamy do trzech. Służymy tej, która jest dziewicą, matką i staruchą. Niewiele już zostało z tego świata. Gramy sobie tego zbycha. 31, myślę, że powoli pas. Uuu, będziesz pieg? Będziesz pieg z Kimanie. 18, no on mnie teraz przebija. Dwa razy ma zidło, tu będę miał dostęp do wszystkiego. Dobra, jest pas. Będę miał dostęp do trzech Wiedźminów, bo i tak mu tego nie zbiję już teraz. A później mam spokojną sytuację. Nie mam całego dnia. Okej. Coś ty zrobił, ziom? Czy on zagrał tego golema wtedy w Jaskra? No nieźle. To mamy dwie karty. A ile masz punktów? O, ty masz mniej. To giema nie wbijemy jeszcze. Dobra, jest mazidło i jest dwójniak. Trzy mazidła, cztery nawet dostępne. Pochyl głowę przed modrą Freją. 14. No nieźle, no nieźle. Wtasowałbym mu Dięgę i wtasował jednego rębacza. Chociaż... I tak będę łódki zbijał. Dobra, niech będzie jeden. Chyba, że ma włóczniczka, no niestety, ale to najwyżej. Że to wystarczy. No tego już nie ruszę, tego już nie ruszę. Ale my musimy się do Kahira przewinąć, więc nie wiem, czy to nie gram w rekon. Chyba gram to w rekon. O, szpieg. To nie gramy w rekon. Bogowie nie będą zadowoleni. Szpieg by się bardzo przydał. Tego nie było w podręcznikach. 17, mocna koral. Mocna koral. Z tym piwkiem muszę uważać, ale jest pas. Jest pas, karta więcej. My zaczynamy. Bardzo źle. Bardzo źle. Nie będzie tu drugiego Sodem.
Jak szło to zaklęcie? No dobra, zaczyna się niezła jazda. Służymy tej, która jest dziewicą matką. Za 16. Tak. Mogę to przegrać nawet. Wilga musi zostać na. Oczywiście. Haralda. I mogę to przegrać jeszcze. A ten tu czego? Wpłynąłeś na złe wody. Czas ubrudzić ręce. No, statków ma i tak sporo. 3 punkty. Jeśli dobrał jeszcze raz Dzięgę. Czego potrzebujesz? Ale chyba nie. Jak szło to zaklęcie? Czas ubrudzić ręce. No ten G jest bardzo mocny. Nie boję się. Wybór. Kurde, dawaj Kahira. O Boże. Czy Gigi mnie teraz pokara? I dobrał tego Dzięgę. 12. Nie znoszę, kiedy uciekają. Czy, że wiecie, że ja to mogłem przegrać? Ale dobra. Mniejsza. Po przerwie jest naprawdę trochę rzeźnia. 14 punktów. Zostało 7. Zostało 7. No to gramy. Może się coina uda wygrać? Ale wątpię. Teraz pewnie w łeb dostanę. Ale tak czy tak, dzisiaj powinien być już streamek, więc jeśli teraz nie dobiję, to dobijemy na live'iku. Kto nowy, zapraszam. Wszyscy już teraz GM'a macie, nie? Błędów Emhyra. Widzę, że wszyscy mają GM'a. No tu by się przydało wygrać tego coina. Właściwie ma bardzo mało punktów. 14 zdobyłem. Mamy szpiega na ręce. No to by był świetny start. Tu mogę mu brikować jeszcze dwie rzeczy. No teraz koń by był ważny. Muszę przyznać. O, nieźle sobie radzisz. Odwrócę chyba od razu kantą. Chyba odwrócę od razu kantom. Będziemy atakować. Będę twoimi oczami, panie. On ma aspirantów. Muszę mu ostatnią długą rundę wyciągnąć. Zewrzeć szyki! To jest nasza szansa. Dobra, 10. No Tom może wygrać ewentualnie, ale później będzie miał tego golema i będę mu też wtasowywał tą kantę, więc jakaś tam szansa jest. Ja też postaram się tą Triss wyrzucić, żeby ta płotka poleciała, więc możliwe, że... Tak, teraz gramy. Chociaż zwykły rekon. Wreszcie spróbuję zwykły rekon. Oh my god, bardzo źle. Oczywiście, jak mistrz sobie. Bardzo źle. No to teraz spróbuję drugi rekon. I tu już mam pewnego Wiedźmina. I to będzie Striss, to będzie Striss. Jestem zaszczycony. No, trochę przegapiłem. What? Thank you.
bez komentarza. Bez komentarza. To jest dosyć słabe. No pierwszą muszę przegrać, ale muszę grać dosyć długo. I później ewentualnie Brick. Później ewentualnie Brick w DJ-a, ale on powinien DJ-a dosyć szybko zagrać. No to było słabe. Wybaczę ci tym razem. 10. Wesemir. Leto nas poprowadzi. Ciekawe, czy będzie marnował teraz. Dwa mazidła. Ewentualnie zagram sobie w Kalwejta. Tam był Wesemir i był Nowicjusz. Jeszcze to mogę pyknąć. Nie było w podręcznikach. Dobra. Spoko, i tak tej rundy nie wygrywam. Się zastanawiam, czy tutaj Mandrake, czy tutaj później. Jakaś tam szansa jest, ale... Jeden... Nieźle sobie radzisz. Musiałem tak, bo bym nie wyrobił. No cóż, musimy grać na tym, co mamy. Później Kantę wtasuje. Jest Wesemir, jest Nowicjusz, jaskółka do deku. Jakaś tam szansa na Kahira. To nie jest dramat. Nieźle sobie radzisz. Dobra. I teraz, jeśli nie zagra od razu DJ-a, no to my Asirką. Mam 3 goldy, praktycznie wszystko co chcę, jeszcze Wiedźmina tylko. Spoko. Jak tego nie wygram, no to po prostu musi być coś z matchupem, bo inaczej to byłoby spoko. A gdzie jest ten golem? On jest ulotny, nie? Chyba zagra DJ-a, gościu, nie? Jestem zaszczycony. Czas ubrudzić ręce. Te silniki mu popalę. To jak wskrzesi Shani, to też powinienem uderzyć, nie? Nie wiem, czy u mnie płotka? Chyba u mnie płotka poleci, bo to jest pewne 4. A tutaj nie mam mu co wtasować. Teraz, jeśli to nie będzie aspirant, to jest właśnie Asire i moja płotka, to jest pewne 4 tutaj z tego. Ja sobie zrobię przegląd, żeby zobaczyć, co poleci z Wilgę. Dziękuję. Myślę, że to nie wystarczy na top 1000. Koniec sezonu za 2 dni. Dobra, zdążyłem. Nie boję się. No nieźle, nieźle poszło, nie powiem. Rozświetlimy północ naszymi stosami. No, mogę to przegrać. Ładnie mu weszło. 15 punktów do przodu jest. Ewentualnie to bym mu spalił, jak się odcedzi. Robię co muszę.
Nie powtórzę błędów Emhyra. Później piwko na koniec. Oczywiście, jak mistrz sobie życzy. Dobra, tego już wyrzucił, więc można grać. To mam do palenia. Wesemir, czarna krew. Tu mamy nawet jaskółkę, jakby się uprzeć. Starczy wygłupów. No co, gaming, nie? Nic nie poradzę. Nic nie poradzę, że gaming. Dwa mecze po przerwie. I gaming. No to 1000 by się przydało, no to... Najwyżej gramy dalej. Wiedziałem, mówiłem ci, barani łbie! Leto nas poprowadzi. 27 w dwóch, tam jest Seldkirk i... Będzie jak zechcesz, panie. Detmold. Jak szło to zaklęcie? Ciekawe, czy ma gigni. Nieźle sobie radzisz. Dziękuję. No to ludziki tak się wbija giem, a jak ktoś chce, no to myślę, że dobra będzie alchemia. Dwanaście groszy. Tylko nie płacz, proszę. Mamy 4305. No myślę, że jednego meczu zabraknie, ale dogramy. 5 beczek. I co, podobało się? Podobało się to łapka w górę. 834, jest zdecydowanie zabraknie. Wyrzucili jak na mięso. Będziemy grali dalej. No to cóż, jeśli się wszystko dobrze dzisiaj ułoży, to wracamy do streamków. Dzięki za oglądanie. Już niebawem nowy gwint. Do zobaczyska. Hej, hej.